Billie Eilish, jedna z największych gwiazd młodego pokolenia, znana jest z noszenia wielkich workowatych ubrań. Jak sama mówi, nie chce, żeby ludzie wiedzieli, co kryje się pod spodem, nie chce, by ktokolwiek komentował jej wygląd. Niedawno 18-latka zaskoczyła swoich fanów i rozebrała się na koncercie do bielizny. Następnie wypuściła wideo, które jest sprzeciwem wobec uprzedmiotowienia kobiet. Cześć, tu Lady Plotka. Billie Eilish nigdy nie ukrywała, że miała w przeszłości problemy z zaakceptowaniem swojego ciała. Na początku tego roku udzieliła wywiadu magazynowi Vogue, gdzie przyznała, że doprowadziło ją to do stanów depresyjnych, a nawet do prób samobójczych. Na szczęście artystka pokonała swoje problemy, a jej nowy filmik jest jej ciało pozytywnym manifestem. Zanim przejdziemy dalej, koniecznie kliknijcie subskrybuj. Billie Eilish znana jest z noszenia wielkich, luźnych ubrań. Wokalistka chce w ten sposób budować skorupę, by uniknąć seksualizacji, której ofiarą padają prawie wszystkie młode gwiazdy. I chociaż zawsze starannie stara się zasłaniać swoje ciało, to niedawno udało jej się zupełnie zaskoczyć fanów. Billie Eilish postanowiła otworzyć się przed publiką na temat swojego ciała podczas koncertu w Miami w marcu tego roku. Na telebimie zaprezentowała film z sobą w roli głównej, gdzie powoli rozbiera się do bielizny, a następnie zanurza w basenie. Zniecierpliwieni fani musieli sporo poczekać na całe wideo, ponieważ trasa koncertowa piosenkarki została przerwana przez pandemię koronawirusa. Billie postanowiła jednak podzielić się całym filmem z szeroką publicznością dopiero 27 maja, a jej fani oszaleli, bo jak się okazuje, Billie rozebrała się, by zwrócić uwagę na bardzo ważną sprawę. Wokalistka sprzeciwia się uprzedmiotowieniu kobiet. W wideo do Not My Responsibility Billie Eilish stoi w ciemności, ma na sobie bluzę z kapturem i stopniowo rozbiera się aż do stanika, mówiąc: Do you know me? Znasz mnie? Naprawdę mnie znasz? Masz swoje zdanie na temat moich opinii, na temat mojej muzyki, na temat moich ubrań, ciała? But I feel you watching. Czuję, że obserwujesz mnie zawsze. Nic nie robię niezauważona. Gdybym przejmowała się każdym wzrokiem, który wyraża dezaprobatę albo ulgę, nie mogłabym się ruszać. Jeśli noszę to, co jest wygodne, nie jestem kobieca, a jeśli odsłonię więcej, jestem zdzirą. Chociaż nigdy nie widziałeś mojego ciała, wciąż je oceniasz i osądzasz. Dlaczego? Jej słowa, jak i cały filmik, jasno wskazują, że Billie Eilish rozebrała się w manifeście, by poruszyć bardzo ważny temat body shamingu, czyli działań, których celem jest poniżanie kogoś lub zawstydzanie z powodu wyglądu. Artystka postanowiła otworzyć się na ten temat, ponieważ sama musiała zmierzyć się z krytyką i ocenami już od najmłodszych lat. Niedawno udzieliła szczerego wywiadu, w którym opowiedziała o swoim ciele i o problemach, którym musiała stawić czoła. Jak sama przyznała, bardzo szybko zaczęła dojrzewać, przez co nie akceptowała swojego ciała. Nienawidziłam swojego ciała, marzyłam o tym, żeby być modelką, a byłam niska i pulchna. Moje ciało rozwijało się bardzo szybko, miałam piersi już w wieku 9 lat, a okres dostałam, kiedy miałam 11. Moje ciało rozwijało się szybciej niż mózg, zdradziła. Wszystko to doprowadziło do problemów z samoakceptacją, okaleczania, a nawet prób samobójczych. W jednym ze szczerych wywiadów przyznała: Byłam tak nieszczęśliwa i taka jakby bezradna. Naprawdę nie sądziłam, że dożyję 17 urodzin. Myślałam o tym, kiedy byłam sama w Berlinie w swoim hotelu. Pamiętam, że było tam okno, pamiętam płacz, bo myślałam o tym, jak mam umrzeć. Zamierzałam to zrobić. Momentem przełomowym był okres, kiedy stała się bardzo popularna. Ludzie zaczęli śledzić każdy jej krok i gdy podzieliła się z fanami zdjęciem z wakacji, jej biust stał się jednym z głównych tematów w sieci. Internauci krytykowali ją za jej wygląd i pisali, że traci w ich oczach. Billie zdała sobie wtedy sprawę z tego, że nie chce być oceniana przez swój wygląd, a przez muzykę, którą tworzy. Stąd wziął się pomysł na workowate ubrania i zakrywanie swojego ciała. Od tamtego czasu jej stan bardzo się poprawił i sama stara się udzielać rad wszystkim, którzy zmagają się z podobnymi problemami. Dlatego też wypuściła film Not My Responsibility, by sprzeciwić się instrumentalnemu traktowaniu ludzkiego ciała.
W BBC Breakfast wyznała, że znalazła sposób, by radzić sobie z krytyką. Przestałam w ogóle czytać komentarze, ponieważ niszczyły moje życie. To szalone, że im lepsze rzeczy robisz, tym bardziej ludzie cię nienawidzą. To boli. Przestałam czytać komentarze i powinnam zrobić to już dawno temu. Chciałam być bliżej fanów, ale nie mogę tego dalej robić w taki sposób. Internet zniszczył moje życie, więc go wyłączyłam. Manifest Billie Eilish wywołał prawdziwą burzę. Jej fani uznali, że to, co zrobiła, było niesamowicie odważne. Jestem ciekawa, czy Wam też podoba się jej przekaz. Napiszcie w komentarzach na dole, czy Wy też uważacie, że nikt nie powinien oceniać drugiego człowieka przez pryzmat jego wyglądu. Jeśli nie słyszeliście jeszcze o szokującym wyznaniu młodszej siostry Miley Cyrus, filmik na ten temat znajdziecie obok. Pamiętajcie o łapkach w górę i subskrypcjach. Do zobaczenia za tydzień. Lady Plotka. We'll be right back.